Siema, tu Johnny Rep. Szybko streszczę, co w tym odcinku będzie. Będą dwie sprawy. Na pierwszy ogień pójdzie kwestia noszenia różnych narzędzi, powiedzmy, o funkcji obronnej przy sobie. Jakie mogą być tego skutki, na ten temat się trochę rozgadam w pierwszej części. A w drugiej części, słuchajcie, no, byłem na randce z feministką. I to taką, no, rzekłbym mocno hardkorową, mocno wkręconą w te tematy. To słuchajcie, to w tej części pogadamy sobie o noszeniu przy sobie różnych narzędzi służących do samoobrony. No właśnie, bo jakby na własnym doświadczeniu, niezbyt przyjemnym, muszę wam, no muszę trochę zweryfikować, bo coś tam już mówiłem wcześniej na ten temat, ale na własnej skórze zobaczyłem, że no, trzeba uważać, słuchajcie, bo tak, zacznijmy od tego, że jako wolnościowiec uważam, że każdy obywatel wolny i odpowiedzialny ma jak najbardziej prawo do tego, żeby w sytuacji zagrożenia się bronić i używać do tego takich narzędzi, jakie współczesny świat nam oferuje, tak? I tutaj nie jestem zwolennikiem żadnego ograniczeń, czy koncesji, czy żeby tam decydował o naszych prawach jakiś policjant, czy urzędnik, nie daj Boże. Tak, no, to bierzemy to jako, dla mnie to jest dogmat, tak? Ja tutaj nie ma według mnie żadnego pola do dyskusji. Natomiast, dobrze, to może teraz opowiem wam tą historyjkę, co się stało i dlaczego miałem ciemne okulary na poprzednim vlogu. I jakie ja z tego wnioski wyciągam. Ponieważ, słuchajcie, tą morę, którą się chwaliłem, którą mam, ten nożyk, ja sobie go kupiłem jako taki everyday carry, w sensie jako narzędzie, niekoniecznie jako narzędzie obronne, tylko takie po prostu narzędzie, no po prostu użyteczny sprzęt do różnych rzeczy, do, nie wiem, otwierania sobie czegoś, czy nie wiem, no to po prostu, tak, jako nóż ma generalnie funkcję bardzo, może mieć różne zastosowania, nie tylko obronne w sytuacji krytycznej. No i byłem sobie, słuchajcie, na wyjściu wieczornym ze znajomymi. No ja lubię takie miejsca, słuchajcie, no takie rockowe mordownie, że jakbym, gdzie raz, że wszyscy mnie znają i tak dalej, a poza tym noszenie tam sprzętu na wierzchu, na widoku. No jest ochrona, ale nie jest to jakiś tam problem ani dla ochrony, ani dla właścicieli, ani dla ludzi, którzy tam przychodzą. Jest to zupełnie jakby naturalna sytuacja, wręcz w jednym z takich miejsc, to już nie będę podawał szczegółów, no barman chodzi z taką kosą do pół uda, przy pasku i w ogóle jest spoko. No właśnie, ale no niestety podczas tam przenoszenia się z jednego miejsca do drugiego, ktoś wymyślił, że się przenieśli do takiego mainstreamowego bardziej klubu. No ja to miałem przy sobie, nie miałem plecaka, musiałem coś z tym zrobić, więc no, wniosłem gdzieś ukryty ten nóż do pierwszego miejsca. Potem tam się trochę bawiliśmy, ale stwierdziliśmy, że słabo, poznaliśmy jakieś ludzie, oni nas przekonali, że musieliśmy przejść do innego, jeszcze bardziej mainstreamowego klubu, jeszcze bardziej w centrum miasta. No więc pojechaliśmy. Ja już tam stwierdziłem, że nie będę pajacował i po prostu zostawię na ochronie to narzędzie, które miałem przy pasku i odbiorę przy wyjściu. No, making story short, wyszedłem, odebrałem już po zamknięciu lokalu, gdzieś tam z kimś sobie gadałem na miejscu i słuchajcie, no nie zauważyłem w ogóle tej sytuacji. To się wydarzyło tak szybko, że no po prostu nie miałem żadnych szans zareagować. No poza tym też nie byłem do takiej sytuacji absolutnie ani mentalnie, ani przygotowany, ani wytrenowany, w ogóle zero. Mianowicie, słuchajcie, no domyślam się, że to albo ochrona sama w sobie, albo ich koledzy chyba musieli uznać, że to nie jest fajne, że ja to mam przy sobie, więc dostałem z bardzo bliska, z zaskoczenia, gazem prosto w oczy. No i został mi ten sprzęt odebrany. No oczywiście tam gdzieś tam ledwo coś widząc, zadzwoniłem na policję i zgłosiłem, że to wydarzenie, także uważam, że się zachowałem sensownie. No i właśnie, teraz przechodzimy do wniosków. Ponieważ o ile jakby ten dogmat, o którym mówiłem na początku, że tak, mamy prawo, jako my wolni obywatele,
a jesteśmy wolni i odpowiedzialni. To znaczy, że te sprawy nie są ze sobą, to nie są sprawy oddzielne, jesteśmy wolni, bo możemy i odpowiedzialni, czyli odpowiadamy za skutki naszych działań w tej wolności, jakby przez nas wykonanych. Czyli, no jaki jest wniosek? Jak najbardziej możemy, mamy prawo, nie musimy, no to jest nasz wybór, ale możemy nosić ze sobą sprzęt. Natomiast powinniśmy być do tego przygotowani. Tak? Ponieważ noszenie urządzenia ze sobą, do którego nie umiemy użyć lub nie umiemy się zachować w takiej sytuacji, żeby być bezpiecznym, to się tak naprawdę na nas bardziej odbije. To my odczujemy na własnej skórze, na własnych oczach, albo nie wiem, na szczęście nic się groźniejszego nie stało, ale to mi dało do myślenia, słuchajcie, właśnie o tej połączeniu odpowiedzialności z wolnością. To znaczy, tak jak jestem zwolennikiem noszenia, posiadania i noszenia przez obywateli broni palnej, no to przede wszystkim ze względu na własne bezpieczeństwo i być może bezpieczeństwo innych, jeśli ta broń wam zostanie odebrana w takich, tego typu okolicznościach, no to mamy problem, tak? W dzisiejszym systemie prawnym jest tak, że noszenie przy sobie broni na pozwolenie powoduje, że mamy obowiązek tej broni chronić, żeby nie wpadła w niepowołane ręce i normalnie, jeśli taka sytuacja się wydarzy, to odpowiadamy za taką sytuację karnie. To, że tracimy jakby pozwolenie, to jest jakby najmniejszy problem, ale największy problem jest taki, że z takiej broni ktoś może zostać skrzywdzony, która nam jest odebrana. My możemy zostać skrzywdzeni. No a skutki karne są takie, że możemy po prostu najzwyczajniej w świecie pójść i siedzieć za to, że nie dopilnowaliśmy niebezpiecznego narzędzia. Nie uważam, że to jest głupie rozwiązanie prawne. Oczywiście też nie uważam, że tak jak mówi zwłaszcza lewa strona polityczna, że jakby polskie społeczeństwo jest niegotowe na to, żeby było uzbrojone. No bo argument mam taki, że no broń czarnoprochowa jest bez pozwolenia i bez rejestracji od 18 roku życia. Mało tego, jest interpretacja chyba Komendy Głównej, która mówi, że możemy ją nosić nawet na pełnym widoku, jeśli jakby jest w kaburze i tej broni nie widać, w sensie samej broni, tak? Widać kaburę, ale nie widać samej broni. I interpretacja policyjna jest taka, że możemy, tak? No super, świetnie, tylko słuchajcie, no bierzmy za to odpowiedzialność. No prawda jest taka, że jeśli nosimy ze sobą narzędzie, które ma funkcje obronne, no rewolwer czy pistolet półautomatyczny, no poza funkcją sportową oczywiście, szkoleniową i tak dalej, proobronną, no ma też jedną z funkcji jest obrona. Nóż ma więcej zastosowań, no ale to jest bardzo podobny przypadek. Czyli chodzi o to, że wolny i odpowiedzialny obywatel, no, że jeśli zamierza nosić przy sobie tego typu narzędzie, to po pierwsze uważam, że powinien, będąc odpowiedzialny, się wyszkolić za własne pieniądze w odpowiednich zajęciach samoobrony, których jest niestety niewiele, takich właśnie w tym kierunku. Moim zdaniem powinien się szkolić ciągle, bo to jest sytuacje, które się mogą zdarzyć w sytuacjach cywilnych, tak? Różnych ataków na swoją osobę. Jest, takich scenariuszy może być bardzo wiele. Jeśli już ktoś idzie w tą ścieżką, tak? Czyli zamierza nosić ze sobą sprzęt, no to sorry, to musi być przemyślane, przetrenowane wszystkie sytuacje takie jak... Poza tym, no trzeba mieć świadomość, że tak, znając skutki, co się może zdarzyć, jak coś pójdzie nie tak, no to, no halo, odpowiedzialność, tak? Także moi drodzy, jak najbardziej uważam, że możemy nosić ze sobą narzędzia, bo mamy do tego prawo, ale no, ja jestem fanem pierwszej Rzeczpospolitej, obojga narodów zwłaszcza, tak? To pewnie będę w kolejnych vlogach takich bardziej polityczno-historycznych rozwijał, bo tu jest materiału na bardzo wiele różnych vlogów. Natomiast no, tak siła Rzeczpospolitej w tamtych czasach polegała na tym, że obywatele Rzeczpospolitej, tak, czyli szlachta, której zadaniem było obrona Rzeczpospolitej,
No byli to ludzie wolni, odpowiedzialni, w związku z czym swoich synów szkolili do walki od lat najmłodszych. Tak? To polecam taki film Zrodzeni do szabli, który wam pokaże, o co chodzi. I dlaczego uważam, że jakby samo prawo do noszenia broni to jest troszeczkę mało. Potrzebna jest edukacja, tak? Ewentualnie jakieś zachęty przez kapitana państwo, żeby obywatele no, się szkolili. To jest faktycznie troszkę jest pewną rację lewa strona może mieć w tym, że nie jesteśmy przygotowani jako społeczeństwo do tego, żeby posiadać broń, ale zupełnie nie w tym aspekcie, który oni podnoszą, bo oni podnoszą aspekt taki, że jak będzie wolny dostęp do broni, to będzie dziki zachód, ludzie będą się do siebie strzelać po prostu z błahych powodów. Nie wiem, ktoś komuś nasika na trawnik i zostanie zastrzelony. Drama. No nie, słuchajcie. No, po pierwsze dlatego, że ta broń bez rejestracji i bez pozwolenia zostało ich sprzedanych, no szacuje się, do nie ma twardych danych, ale ładnych kilkaset tysięcy sztuk. A przypadków jakichś, gdzie ktoś poniósł szkodę z tego tytułu, rocznie jest no, kilka, powiedzmy, i najczęściej są to wypadki lub samobójstwa. W związku z czym ten argument uważam za zupełnie nietrafiony. Natomiast muszę się, po tych wszystkich doświadczeniach, muszę powiedzieć, że tak, jako społeczeństwo jesteśmy nieprzygotowani do samoobrony, tak? Po prostu nie umiemy tego. I narzędzia narzędziami, ale moim zdaniem powinniśmy, jako wolnie odpowiedzialni mężczyźni, przede wszystkim kobiety, jak mają ochotę, to też nie zabrania, ale my jako mężczyźni uważam, że mamy taki, powinniśmy mieć taki obowiązek, żeby się w tych sprawach szkolić, tak? No to nie musi być nasze całe życie, tak jak niektórych ludzi, ale no, jakiś tam aspekt, owszem, tak? Ze względu na jakby własne bezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo osób, z którymi przebywamy, czy naszych bliskich, no to jest elementem, moim zdaniem, bycia mężczyzną, tak? Dobrze, to żeby się już nie rozgadywać na ten temat, przejdziemy do tematu troszeczkę przyjemniejszego, czyli spotkania na randce, długie bardzo zresztą. Tak, no z feminobolszewiczką, z tej, jakby patrząc na i rozmawiając na tak długo, mógłbym ją spokojnie do tej kategorii przypisać. Dobra. Słuchajcie, sparowało mnie na aplikacji randkowej, popularnej, no z taką, stereotypowo można powiedzieć, przynajmniej z wyglądu, feminobolszewiczką. No, w związku z tym, że no, chciałbym no, RODO i tak dalej, nie chcę tam jakby, żeby ktoś się domyślił, o kogo chodzi. Tak, no taka dziewczyna, która generalnie wygląda jak taka typowa feminobolszewiczka, czy jak niektórzy nazywają Julka. Taka dziewczyna, powiedzmy, no, zbliżająca się do 30. Historia w ogóle była taka, że kiedyś nas sparowało dawno, jakieś tam parę miesięcy wcześniej, tam podręcznikowo z komunikatora tej aplikacji przenieśliśmy się na jakiś inny komunikator, no i się umówiliśmy na spotkanie nad rzeką. No ona wiedziała, jakby, no, że ja niespecjalnie jestem w lewo, delikatnie mówiąc, a już zresztą po zdjęciach czy po jakichś tam rozmowach wstępnych na komunikatorze można by było się zorientować, że ja bardziej w prawo jestem. No i słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ta pierwsza randka trwała, ojejku, ładnych parę godzin, bo żeśmy się mówili późnym popołudniem, a rozeszliśmy się do domów około północy, więc ładnych 3-4 godziny, albo no, na pewno bite 4 godziny, żeśmy gadali po prostu. No oczywiście nie obeszło się bez wchodzenia na takie tematy właśnie światopoglądowe. No, bo to tak naprawdę chodzi o w tej całej relacji i chodzi mi o to, że zobaczcie, no ja na tym kanale no na ładnych paru filmach po pierwsze ukułem, tak, czuję się autorem tego sformułowania feminobolszewiczki, feminobolszewizm,
I no, powiedzmy, nie oszczędzam tych osób w moich komentarzach dotyczących rzeczywistości, czy ich zachowań różnych, czy opinii, czy tekstów, to tylko co piszą, czy mówią. Ale osobiście nie miałem do tej pory jakby takiej interakcji. Więc to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ. No dobrze, no słuchajcie, okazuje się, że jeśli ludzie no całkowicie wręcz skrańcowo przeciwnych światopoglądach mają jakby do siebie nawzajem jako osoby stosunek bardziej taki otwarty, powiedzmy, tak? Czyli no, pozytywny. No to można rozmawiać w sposób kulturalny, niekonfrontacyjny ze sobą, mało tego, nie zgadzając się w wielu kwestiach, próbując się przekonywać, mało tego, znajdować jakby po jednej czy po drugiej, po tej przeciwnej stronie, no pewne aspekty, nad którymi jednak może warto się zastanowić. No nie jestem wam w stanie streścić tych naszych rozmów i dyskusji, no tych tylu godzin tak naprawdę, tych rozmów i dyskusji na jednym vlogu. Nie wiem, może kiedyś uda się razem dwie osoby coś nagrać, żeby było jakiś zrobić z tego vloga, z jakiegoś spotkania. No ale jakby chodzi mi o jakby wnioski z tego wszystkiego, słuchajcie. No tak. Teraz taki disclaimer, bo część chłopaków redpillowców i migtałowców tutaj z moich subskrybentów czy oglądających. No zaraz mi pewnie powie, że dałem się nabrać na wersję demo i tak dalej. No może, być może, tak? Może tak jest, ale no, do czego zmierzam, tak? Tak, no wniosek jest taki, że jak ludzie mają do siebie stosunek pozytywny, to mogą dyskutować i nie traktować się jako przeciwników. No i teraz muszę wam powiedzieć moją historię, bardzo skrótowo, rodzinną. Jakby to może misję tego kanału chyba w sumie, która tak się powoli, mam nadzieję, klaruje. No mam taką historię rodzinną, dosyć tragiczną, która, no i ciekawą zarazem, tak? Bo która, no, dowiedziałem się o niej dosyć późno w życiu. No w momencie, kiedy ja już w tych politycznych tematach zacząłem mocno siedzieć i ona strasznie rezonuje mi od dłuższego czasu w głowie, bo dokładnie jakby pokazuje, jakie są skutki, no, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. To jakby całą historię tego mojego przodka to pewnie opowiem wam w innym vlogu, ale bardzo skrótowo nakreślając o co chodzi. Otóż mój prapradziadek był w latach 20. przez część jednej kadencji posłem na Sejm Endecji i był, no, Endecji, no powiedzmy, że bardzo pokrewnych Endecji środowisk politycznych się wywodził i był bardzo w tym aktywny. I później, jak już przestał być posłem, to był sędzią pokoju, mieszkał w zamku w ogóle i tak dalej. I był w swoim powiecie, powiedzmy, czy no w swoim rejonie, tam gdzie mieszkał, bardzo osobą poważaną. No i teraz tak, o co chodzi? Chodzi o to, że w 1936 roku, kiedy sanacja już była rozkręcona bardzo mocno, no te środowiska polityczne, w których on brał aktywnie udział, były, no delikatnie mówiąc, uważane przez sanację za, no, za poważnego wroga. No i była, może wiecie, może nie, sanacja
zrobiła swego rodzaju obóz dla przeciwników politycznych w Berezie Kartuskiej. No i w związku z tym, że ten mój przodek był uważany za osobę dla władzy niebezpieczną, szkodliwą, ponieważ no, organizował te struktury na swoim terenie bardzo mocno i był poważany i uważany za taką osobę bardzo... No miał wielkie poważanie, tak w skrócie. No historia jest taka, że policja go chciała do tej Berezy Kartuskiej już wtrącić, jak on już był w takim dosyć zaawansowanym wieku. No i słuchajcie, doszło do bitwy między policją sanacyjną a lokalnymi mieszkańcami, którzy tłumnie, no kilkaset osób broniło mojego przodka przed atakiem tej policji. Skończyło się to bitwą z użyciem broni, tak? Mój przodek do końca bronił się w swoim tym dworze, tak? No bo z tego zamku to tam niewiele tak naprawdę zostało w tej części mieszkalnej. No i zginął od kuli policjanta. Tak, walcząc w zasadzie do końca, do ostatniego pocisku, z rewolwerem w ręku. Słuchajcie, no jakie są moje wnioski z tego wszystkiego, co obserwujemy z tych dzisiejszych animozji politycznych? No ja widzę dużą paralelę do tego, co się dzieje, ponieważ traktuję tą moją historię rodzinną jako taki drogowskaz dla mnie. To znaczy, że co się może stać, jak te animozje polityczne zostaną rozkręcone poza jakieś sensowne ramy, tak? Jeśli przestaniemy w przeciwniku politycznym widzieć człowieka o innych poglądach, a zaczniemy widzieć wroga, to się kończy tragicznie, słuchajcie. I teraz ja uważam, bo kiedyś nawet takiego popełniłem posta na Facebooku, uważam, że to, co się dzieje, te animozje, które widzimy, to nie jest tak, że to są oddolne działania. To są działania, skłócanie społeczeństwa, dzielenie na zantagonizowane, przepraszam, grupy, jest moim zdaniem celowe. I teraz ja uważam, że moją życiową misją, to może zabrzmi górnolotnie, ale takie mam poczucie, tak, że moją życiową misją jest właśnie nie to, że jakby przeciwdziałać temu, tak pokazywać, że można się różnić poglądowo, ale rozmawiać, tak, czyli tu wchodzi moje, powiedzmy, katolickie wychowanie, tak, bo na tym polu też są obecnie spory między lewą a prawą stroną, ponieważ w kościele katolickim to nie jest tak, że my nienawidzimy grzeszników, tylko kochamy grzeszników, ale nienawidzimy grzechu. I teraz, jeśli patrzymy na przeciwnika i on ma inne poglądy, z którymi się nie zgadzamy i widzimy w nim człowieka z jego doświadczeniem, z jego jakimiś może deficytami, może trudnymi życiowymi doświadczeniami, to dużo łatwiej się dogadać, czy ukuć jakiś, nie wiem, kompromis chociażby, jeśli ten dyskurs jest o sprawach, a nie ad personam, tak? Można, mało tego, uważam, że między stroną lewą a stroną prawą, zwłaszcza w dzisiejszych czasach ogólnie na świecie, są takie kwestie, które są w ogóle praktycznie niezauważone, ale mamy wspólne cele. Niewiele ich jest, ale są. I teraz, jeśli chodzi o to skłócenie całego społeczeństwa. Divide et impera, stara rzymska zasada. Cesarstwo i republika miało taki zwyczaj, że na terenach podbitych rozpoznawało wewnętrzne tarcia między jakimiś wewnętrznymi frakcjami w danej prowincji, którą podbili i zarządzali.
i napuszczali na siebie te dwie grupy, po to, żeby łatwiej było tą prowincję kontrolować. Moim zdaniem ja widzę dokładnie to, co się dzieje w tej chwili w Polsce i na świecie. Czyli to będzie temat na osobne w ogóle vlogi. Kto nas antagonizuje, po co, w czyim to jest interesie. To jest w ogóle osobna sprawa. Ale tu na przykład można przytoczyć takie powiedzenie, ja to nie będzie wierny cytat, bo nie mam tego nigdzie zapisanego, ale idea jest taka, że jeszcze od czasów carskich, caryca Katarzyna miała takie powiedzenie, w wolnym tłumaczeniu różnym, że z Polakami nie trzeba walczyć, trzeba ich skłócić, a sami się pozabijają. No właśnie, słuchajcie. Siła Rzeczpospolitej nie polega na tym, że jesteśmy w stanie podbić okolice, czy nie wiem, czy coś. Nie. Siła pierwszej RP, zwłaszcza Rzeczpospolitej Obojga Narodów, polegała na tym, że na tych terenach, w czasach zwłaszcza, kiedy były gigantyczne animozje na tle religijnym, to w Rzeczpospolitej Obojga Narodów panowała totalna wolność tej kwestii. Mimo że jakby ten rdzenny naród polski na tych terenach był często, no, nie w całości, ale w dużej mierze twardo katolicki, i ta Częstochowa i tak dalej, i Matka Boska, wszystko, to w obrębie samej warstwy szlacheckiej było mnóstwo narodowości, mnóstwo różnych wyznań. Wśród szlachciców polskich koronnych, tak zwanych, byli protestanci różnej maści, katolicy, prawosławni, bo warstwa szlachecka na terenach, no, tak zwanej Litwy, czyli Rusi de facto, białej i czerwonej, to tam było znowu z kolei dużo prawosławnych, tak? Byli Tatarzy, tak? Muzułmanie. No, od 800 lat, licząc od dziś wstecz, na naszych terenach mieszka mniejszość żydowska, tak? W sensie wyznania. Były pewnego rodzaju animozy oczywiście, ale ta wolność w tym zakresie powodowała, plus oczywiście prosperita gospodarcza Rzeczpospolitej Obojga Narodów powodowała, że ściągali do tego kraju wszyscy właśnie ze względu na, no, na tą wolność, tak, między innymi, i czuli się obywatelami Rzeczypospolitej. Było takie powiedzenie, już po łacinie tego nie powtórzę, tak, ale jestem obywatel, jestem pochodzenia, jestem etnicznie jestem Rosjaninem, religijnie Żydem i dumnym obywatelem Rzeczypospolitej, tak? No więc o to mi chodzi, to jest ten wzór, do którego powinniśmy naśladować. Polska powinna być magnesem, gdzie ta wolność wypowiedzi, bez cenzury, ale w oparciu o dialog i o wspólny interes. Dlatego uważam, że lewa strona polityczna i prawa strona polityczna, gdyby zauważyła, że od góry jest sterowana na animozję, a zaczęła szukać by punktów wspólnych po to, żeby znaleźć wspólnego przeciwnika, bo taki jest, i to ten wspólny przeciwnik stosuje na naszym społeczeństwie, no nie, powiedzmy nie na narodzie, w społeczeństwie, stosuje tą zasadę divide et impera, to może warto się zastanowić, czy te animozje pogłębiać, czy próbować szukać punktów stycznych i jakby wytrącić przeciwnikowi naszemu głównemu tą broń z ręki. No bo to jest główne narzędzie destabilizacji polskiego społeczeństwa, czyli właśnie to skłócanie. W kwestii politycznej to pewnie jeszcze będziemy omawiać w kolejnych vlogach, ale teraz jeszcze jakby w kwestii tej, powiedzmy, do tej pory jednego z głównych przewodnich tematów tego kanału, czyli jakby
animozji między Red Pill, MGTOW, facetami wolnymi, odpowiedzialnymi i idącymi swoją drogą, powiedzmy, a feminobolszewiczkami. W obrębie szeroko pojętego feminizmu, czy w obrębie szeroko pojętej menosfery są różne frakcje. Uważam, że te, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, te najbardziej radykalne, konfrontacyjne frakcje są, mają destrukcyjny charakter, tak? W sensie społecznym. Ponieważ obserwuję od dłuższego czasu, to już mówiłem na poprzednich vlogach, chociażby w takim vlogu Black Pill to Rak, to gdzieś tam wrzucę może gdzieś w jakąś kartę albo w opisie. Chodzi o to, że facet, tak, mężczyzna po czerwonej pigułce, tak, to jest mężczyzna świadomy, który wie, jak funkcjonuje rzeczywistość, jak funkcjonują podstawowe programy ludzkiej psychiki, zarówno męskiej, jak i kobiecej, i mając tą świadomość, nie obraża się na rzeczywistość, tylko dostosowuje swoje działania tak, żeby jakby poruszać się w tym świecie, w którym te zasady tak naprawdę funkcjonują, tak, żeby to było jak w najlepszym jego interesie, być może kiedyś jego rodziny na przykład, bo to jest możliwe, uważam, i społecznie. Prezentujemy tą naszą, na części z tych kanałów, prezentujemy tą naszą część wizję rzeczywistości często bardzo konfrontacyjnie. To może i dobrze, tak? Bo to trafia do przynajmniej części mężczyzn. Natomiast tą metodą nie przekonamy kobiet, tak? Tutaj musimy stosować inne metody, jak no, wynika z tej randki, o której mówiłem, okazuje się, że się da rozmawiać, tak? Jeśli zacznie się rozmawiać po prostu w odpowiedni sposób. Dobrze, moi drodzy, bo już pewnie się znowu zrobił z godzina gadania. Postaram się tegoś poskracać. Także, jak lubicie słuchać moich vlogów, to będzie mi bardzo miło za łapkę w górę. No i rozmawiajcie ze mną w komentarzach, bo ja poruszam różne tematy i chcę wiedzieć, czy one potem będą dalej dla Was ciekawe w kolejnych vlogach. Będę chciał rozwijać te kwestie polityczne jakby w kontekście historii mojej rodziny. No i jakby kontynuować tą kwestię konfrontacyjną w polityce i gdzie, skąd te naciski idą i jak, gdzie powinniśmy szukać punktów wspólnych między teoretycznie skonfliktowanymi obozami, tak? Także to mało popularne jest w dzisiejszych czasach, żeby próbować godzić. Ale tak, to uważam, że powinienem iść w tym kierunku. Jeśli uważacie inaczej, no to trudno. Ja uważam, że konflikt do niczego dobrego nie doprowadzi. No i tyle. Tym optymistycznym akcentem. Nara.